Dzień dobry wieczór. W drugiej części kontynuujemy pod punkty według Louise Hell, które mają związek z kochaniem siebie. I tak, dzień dobry wieczór wszystkim może na wstępie. I teraz omówimy sobie piąty punkt, który dotyczy chwalenia siebie. Jak być dla siebie dobrą, czyli powinniśmy zacząć kochać samą siebie. I każdy z Was, czy po drugiej stronie jest mężczyzna, czy kobieta, powinien powiedzieć sobie: jestem wyjątkowa, wyjątkowy, jestem wspaniały, jestem wspaniała, piękna. I powtarzać, ile możesz, żeby przekonać swój umysł, żeby przekonać swój umysł, żeby siebie pokochał, pokochała. I jak powtarzamy te słowa, to warto wejść w siebie i zastanowić się, czy to rezonuje ze mną, czy jestem z tym szczęśliwa, czy czuję zgrzyt, czy na tym poziomie czuję zgrzyt. Jeśli będziemy mieć dobre uczucie, to ta pozytywna energia będzie rosła, a to negatywne, to tak naprawdę samopoczucia sobie nie poprawiamy. Dlatego warto nad tym pracować. A zastanawialiście się może, z czego wynika to, że nie jesteśmy dla siebie dobrzy? Z naszych ukształtowanych przekonań. I powiem Wam, że też słuchałam jednej terapeutki, Moniki Burzyńskiej, i ona tam określiła to jako rodzaj wdruku, imprint, który otrzymujemy, kiedy się pojawiamy na świecie. To, kiedy pojawia się noworodek na świecie, on jest czystą miłością, on jest czystą kartą, którą się zapisuje, i to, jaki feedback otrzyma ze środowiska, z zewnętrznego, czy będzie dobry, czy zły, będzie kształtował jego osobowość. I to jest ten wdruk, który mamy i który ma wpływ na nasze przekonania, z którymi później żyjemy. I mamy szósty punkt. Aby wspierać siebie. Często lubimy być samowystarczalni, czy samowystarczalne. Mnie też sytuacja, w której się moja parę lat temu zmieniła, też mnie nauczyła, żeby prosić o pomoc. Pewne rzeczy można było zrobić samemu, pewnych kobieta nie potrafi. I ja się też tego uczę nadal. Ale kiedy prosimy o pomoc, w momencie, kiedy też jej potrzebujemy, oznacza to naszą siłę. I dobrze też znaleźć wokół siebie takie osoby, które mają podobne problemy, i możemy się wzajemnie wtedy wspierać. I jeśli będziemy to czynić z miłością, to tym bardziej będziemy mieć wpływ na to, jakie osoby w naszym życiu będą się w pewnej kolejności pojawiać. A wspieranie własnej osoby w kontekście na przykład wychodzenia z sektora korporacji, czy osoby, które chcą wyjść, które wychodzą, też można na tym poziomie sobie pomagać. I mamy siódmy punkt. Pokochaj to, co jest w tobie negatywne. Myślę, że nie jest to takie proste. Wszystko w naszym życiu dzieje się po coś. Dlatego wszystko to, co nas spotyka, powinniśmy świadomie zaakceptować jako lekcję, doświadczenie, ale nie możemy się karać. Za to, co się wydarza, nie możemy się karać. I tak naprawdę akceptacja sytuacji, w której jesteśmy, to jest kierunek przemiany naszego życia. Jeśli zaakceptujemy, i nawet tak jak wiecie, te osoby, które oglądały moje wcześniejsze nagrania, ja też zaakceptowałam tą sytuację, że dzieci mnie odtrąciły jako matkę, jako odstępcę. Ja to zaakceptowałam, to
To się mówi, to jest tak zwany plan duszy. One, przychodząc tutaj na Ziemię, mają plan swojej duszy i go realizują. I ja też to akceptuję. Czasami to jest bolesne, ale też uczę się tego akceptować. I bez względu, tak, tutaj jeszcze mam taką notatkę, bez względu na to, co przeżyliśmy, warto negatywne wzorce myślenia zastępować pozytywnymi, bo jeśli już jesteśmy świadomi tego, zmienia nam się świadomość, ten poziom świadomości, jesteśmy w stanie zmieniać swoje życie na lepsze. I zachęcam Was do tego, bo ja też po sobie to czuję. Ja też się uczę cały czas kochać siebie, też się uczę. To słuchajcie, ten imprint, ten wdruk, który dostałam, to też nie był idealny wdruk. Moi rodzice też nie dostali idealnego wdruku, więc w rodzie idą pewne schematy, które my realizujemy, ale świadomość tego nasza ma wpływ na zmiany, które możemy już dokonać u siebie. I mamy ósmy punkt. Oj, z kopyta idziemy. Troska o własne ciało. I powinniśmy o naszym ciele myśleć jak o wspaniałym domu, w którym mieszkamy. O wspaniałym domu. Tak jak kupujemy coś do mieszkania, kupujemy, żeby nam się to podobało, sprawiało nam przyjemność. Zwracamy uwagę na to, co dajemy. A jeśli chodzi o umysł, czasami zdarza się, że niektórzy przejadają swoje emocje. To jest tak zwane karanie siebie, ale też jest to tak zwana ukryta miłość, ten wdruk, który został otrzymany od rodziców, czy który idzie w drzewie genealogicznym, bo wtedy zaczyna się tycie i umysł przestaje sprawnie funkcjonować. Dlatego, żeby dbać o ciało, to warto świadomie mieć wpływ na to, co spożywamy, co daje nam energię, co zabiera, co jesz, co każdy z nas je, jakie posiłki spożywa, sport, który daje nam przyjemność. Powinniśmy pozbyć się ograniczeń, które nas blokują. Też nie robić czegoś dla kogoś. Jak nie lubisz chodzić na basen, a robisz to ze względu na innych, to tego nie rób, bo to nie jest kochanie siebie. Rób to, co lubisz. Zachęcam. W dziewiątym punkcie mamy pracę z lustrem. To, co ja chyba w nagraniach też mówiłam, żeby mówić do siebie kocham cię, czasami do znudzenia, żeby przekonać nasz umysł. Na początku to nie rezonuje, ale po czasie on się oswaja z kochaniem siebie. Jeśli na przykład spotka nas coś nieprzyjemnego, przykrego, podejdź do lustra i powiedz: i tak cię kocham, i tak cię kocham, jesteś kochana, kochana, i tak cię kocham. Wiemy, że słuchajcie, w naszym życiu wszystko przemija, ale miłość do siebie jest jedyną stałą i najważniejszą wartością, bo ludzie w naszym otoczeniu, przychodzi czas, że znikają z naszego życia, tracą się, ale jeśli mamy miłość do siebie, to jesteśmy pełni, jesteśmy szczęśliwi sami ze sobą. Łatwiej nam przetrwać trudne chwile. Ja się jej nauczyłam właśnie, uczę się od czasu, jak owdowiałam. A z kolei, jeśli chodzi o pracę z lustrem, jeśli spotka nas coś wspaniałego, podejdź i powiedz do siebie: jestem wdzięczna, jestem ci wdzięczna, że był miły dzień, że dzisiaj jest piękny dzień. Poprzez pracę z lustrem możemy też uczyć się wybaczania sobie i przebaczania innym. I tak naprawdę usuwamy wtedy wszystko to, co nam nie służy, to, co jest negatywne. A poza tym
to wybaczanie i przebaczanie, o którym Wam wcześniej wspomniałam, staje się olbrzymią siłą w pokonaniu najcięższych chorób, bo choroby mają związek ze skumulowanymi emocjami w naszym ciele. One z zewnątrz nie przychodzą, one nie przychodzą z zewnątrz. Psychobiologia mówi, epigenetyka o tym mówi. Wszystko jest generowane w naszym ciele, wirusy, bakterie i grzyby. I przechodzimy do 10 punktu, a ja jeszcze dopisałam 11. Pokochaj siebie tu i teraz. Czyli wiecie, taki całokształt już. Nie powinniśmy czekać na dogodną według nas chwilę. Bo kiedy nauczymy kochać samych siebie, samą siebie, czy samego siebie, to świat zaczyna się zmieniać wokół nas. Zaczynamy spotykać miłych ludzi, szczęśliwych, życzliwych. Jest taki, mówi się, taki slogan, bądź zmianą, którą chcesz ujrzeć w świecie albo u innych. I okazuje się, że jak zaczynamy być uważni, to zaczynamy to dostrzegać. Ale pokochanie siebie to jest pierwszy krok do zmian, jeśli chodzi o nasz otaczający świat. Bo wtedy zaczynamy całkiem inaczej funkcjonować. Też pokochać siebie to rozpieszczać siebie. Zaplanuj sobie czas dla siebie. Na przykład spa w łazience, przy świeczkach, aromat olejków, kąpiel, przyjemny zapach. Zrobić coś dla siebie. Ja podaję tu Wam przykład spa, ale to może być całkiem coś innego. To, co Wam sprawia przyjemność. Tylko to ma być czas tylko dla Ciebie. Dla siebie. Czas dla siebie. To jest, tak jak tu mówiłam, domowe spa w wannie, ale też celebracja posiłku. Też to robimy dla siebie. Też. I to ma właśnie korzystny wpływ na kochanie siebie, bo my dbamy o siebie. Chcemy być w przyjemnym otoczeniu, szczęśliwi. A ja jeszcze jak się przygotowywałam, to tak pomyślałam, że w sumie tutaj nie zostało ujęte, chociaż jak kochanie siebie, to jak gdyby to jest równoznaczne też ze stawianiem granic, ale ja to dopisałam 11 punkt, stawianie granic, asertywność, czyli mówienie nie, jeśli nie chcę upiec ciasta, czy nie mam siły, nie mam ochoty, pomimo tego, że chcesz, czy planowałaś, to masz prawo zmienić zdanie i powiedzieć nie. Masz prawo powiedzieć nie, jak chcesz wyjść z tej organizacji. Tak jak ja na wizycie pasterskiej powiedziałam nie, że nie cierpię takiej służby, gdzie kilka osób myśli nad jednym zdaniem, nad jednym SMS-em. Czyż to jest dla mnie, słuchajcie, to woła o pomstę do nieba. To jest parodia głoszenia. No ale wiecie, to jest wszystko po to, żeby podtrzymać funkcjonowanie tej organizacji. Dlatego to wszystko, to co się zadziewa, zaczyna otwierać innym oczy na tą hipokryzję i manipulację. I teraz Wam... Aha, jeszcze chciałam coś Wam powiedzieć. Miałam tu przygotowane... Poczekajcie, bo ja tu mam za dużo kartek. Nie, to wszystko. Chcę Wam pokazać Fridę, ale pokażę Wam blisko. Blisko. O! Tak, zasłonię cały ekran. Tu Wam pokażę bliżej ją. O, tak. Widać? Żebyście zobaczyli całą. O, to jest Frida. Ja ją malowałam na warsztatach malarskich.
To był pierwszy mój portret malowany farbami bez użycia ołówka czegokolwiek. I tak zostało. Tak naprawdę został też zmieniony, bo on był na zielonym tle. Przyszła mi właśnie wena na malowanie Fridy w kwiatach. Myślę, że ten temat z nią będę kontynuować. Będą może inne kwiaty, ale to zobaczymy. Trzymam go tak dalej. Widzicie, ja Wam to pokażę w porównaniu do tego obrazu. Ten ma 40 na 60. 40 na 60 jest nieduży, a ten ma metr na metr. O, jeszcze raz, bo tutaj fajnie go widać. No, to spełniłam to, co powiedziałam, bo obiecałam Wam to zrobić. Jak obiecałam Wam to zrobić? Obiecałam Wam pokazać obraz. Ten jak skończę też. W takim razie, słuchajcie, do kolejnego usłyszenia. Nie obiecuję kiedy, czy za tydzień, czy za dwa. Wchodzę w trans malowania, jeżdżę też do mamy, więc myślę, że spotkam się ze zrozumieniem Waszym. Ja wcześniej Was przyzwyczaiłam do częstych nagrań, a one teraz się pojawiają rzadziej. Ale zobaczymy, co czas pokaże. W takim razie było miło mi się z Wami oczami wyobraźni zobaczyć. Życzę Wam szczęśliwego wieczoru, nocy albo poranka. Tu i dupeczkę klepę. Widzicie, jaka moja mała ręka? Do usłyszenia. Buziaki, szczęśliwości na dziś, na kolejne dni. Pa, pa, pa.